Dla tych, którzy chcą więcej, na spotkanie zaprasza mBank z pakietem produktów Intensive, partner cyklu mPIK Premiera Online. Witam Was bardzo serdecznie. Ja się nazywam Katarzyna Borowiecka, a witam oczywiście w imieniu całej naszej ekipy Premiery Online mPIK-u. Jak wiadomo, zawsze w tym samym miejscu, o tych samych porach spotykamy się, żeby rozmawiać o nowych wydawnictwach, głównie o książkach, ale płyty też się zdarzają. Na język migowy dzisiejsze nasze spotkanie tłumaczy Ania Borycka, a książka, o której będziemy rozmawiać, ma piękną okładkę. Kiedy ją zobaczyłam tak namacalnie tutaj, to zachwyciłam się, bo wygląda fantastycznie i jest to książka o spełnianiu marzeń, o niepoddawaniu się. Jest to książka, która z pewnością zainteresuje wszystkich, którzy mają ambicje, żeby śpiewać, grać, występować. Mnóstwo tutaj jest takich wątków i o tym wszystkim opowie autorka Sylwia Lipka. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie. Miło. Jak się czujesz z tym sformułowaniem autorka Sylwia Lipka? Te emocje są dla mnie nie do opisania, bo ja każdego roku próbuję czegoś nowego i tak szczerze mówiąc nie spodziewałam się, że kiedyś również napiszę książkę, ale czuję się spełniona. Nie wiedziałam, że to jest moje marzenie, napisać książkę, opowiedzieć tę historię, ale teraz, kiedy ten dzień premiery już tutaj nastąpił, to tak właśnie czuję. Tak właśnie wygląda spełnianie marzeń. Książkę wydało wydawnictwo Insignis i premiera oficjalna jest, to jest to 1407, prawda? Tak. Te cyfry, które wymieniałaś w swoich mediach społecznościowych bardzo często i z tego, co pamiętam, na początku czerwca jakoś ogłosiłaś. Co to jest za sekret? Moi fani chyba nadal to mają jako pin do telefonu ustawiony. Możecie napisać w komentarzach, czy tak rzeczywiście, o, moją rękę było widać przez moment. Możecie pisać w komentarzach, czy tak jest, ale w komentarzach czekamy też na pytania od Was, bo wiem z różnych źródeł, że na pewno macie sporo pytań do Sylwii, więc będzie taki czas, kiedy część przynajmniej z tych pytań zadamy. Możecie już startować. Ale zanim te pytania i zanim o inne sfery Twojej działalności, bo jak powiedziałaś, co roku próbujesz czegoś nowego, ja jestem tym absolutnie zafascynowana, to opowiedzmy trochę o tej książce właśnie. Skąd ten pomysł, ta iskra, że a, dobrze, no to teraz zacznę pisać. To było tak, że wydawnictwo zgłosiło się do mnie 2 lata temu, że być może już wtedy próbowałam różnych rzeczy i taki pomysł, Sylwia, może chciałabyś napisać książkę. Ja wtedy, wiecie co, no nie, no ja wydaję teraz płytę, nie mam czasu, ogólnie zaraz mam program taneczny, nie mam czasu, sorry. I odezwali się ponownie pod koniec tamtego roku i czułam, że to jest taki dobry moment, że dorosłam, już mogę opowiedzieć tę historię i mnie to w ogóle nie boli i że jest to ładna historia, którą mogę pokazać w końcu, mogę pokazać postać Marysi Majki. Ja jeszcze oczywiście będę teraz drążyć i zanim dojdziemy do tego, kim jest Marysia Majka, to jeszcze kilka pytań chciałam Ci zadać, bo to też rzeczywiście był taki rok, kiedy, znaczy rozumiem, że końcówka ubiegłego roku, tak, czyli 2020, ale to też był taki rok, kiedy miałaś czas, no bo wiadomo, co się wydarzyło i był czas na to, żeby poukładać sobie różne rzeczy w głowie, bo no, koncerty stanęły niestety i trochę było więcej przestrzeni, żeby się zastanowić i żeby strukturę tej opowieści jakoś sobie wymarzyć. Tak, było o wiele więcej spokoju w moim życiu. I właśnie pisanie książek, pisanie prozy kojarzy mi się z takim spokojem. No, to jest jedna z rzeczy, która jest z pewnością potrzebna do tego, żeby zasiąść i żeby pisać. Autobiofikcja. Takie sformułowanie znalazło na Twoim kanale YouTube'owym w jednym z filmów, które poświęcone są książce. To opowiedz, no właśnie, Marysia Majka, Mary Majka, ile w niej jest Sylwii? Moje drugie imię to Marysia. No tak. Moje drugie imię to Marysia. Nie jest to tajemnica. I od tego się zaczyna. A jeśli chodzi o samą nazwę Mary Majka, skąd ta Majka w ogóle? Majka, ja się przedstawiam tak chłopakom w klubach.
Marysia się przedstawiam ludziom ogólnie na ulicy albo taksówkarzom, kiedy pytają, jak mam na imię. A Majka, żeby być jeszcze bardziej anonimową, no to w klubie ewentualnie jak ktoś do mnie podchodzi, ja nie bardzo chcę mieć z tymi ludźmi do czynienia, więc tak, Majka, sioma, i mnie nie znajdą. To trzeba zachować dystans, tak. Prawda? To są takie sytuacje. Więc stąd właśnie Mary Majka. No a jeśli chodzi o to, ile w tym mnie, bardzo, bardzo dużo. Tak naprawdę zmieniają się, małe są szczegóły. Na przykład ja w rzeczywistości mam 6 rodzeństwa, Marysia ma 5. I nie jesteś najmłodsza, ile dobrze pamiętam, prawda? Jestem najmłodsza, bo ja miałam młodszą siostrę, ale ona umarła, więc nie ma jej z nami. Ale w każdym razie mam różne znajomości. Przede wszystkim Mary ma 2 przyjaciół, Tosia i Oskara. No i Tosia jest na podstawie mojej przyjaciółki, która jest ze mną na co dzień, jest moją asystentką. To zresztą może się pokaże w kolejnych częściach Mary Majki, zobaczymy. Ale... No, to już jest bardzo ciekawa informacja. Nie wiem, zobaczymy, ale w każdym razie postać Tosi jest złożona tak naprawdę z innych moich przyjaciółek również, które były w moim dzieciństwie. Są małe szczególiki, których prawie nikt nie zauważy, typu chałka z czekoladowym kremem, które dla mnie mają ogromne znaczenie, a to jest tak naprawdę tylko kilka słów w książce. No jest taka informacja w tej książce, że chałka z lekarstwem na wszystko. Zdaniem mamy Tosi, dobrze pamiętam, tak. Prawda? To była babcia takiej Angeliki, więc sami widzicie. No tak to jest, że właśnie kiedy się ma ten spokój i można sobie historię stworzyć, a potem ją przelać na papier, to różne inspiracje z życia się wyciąga, prawda? Tak, no i właśnie porównując, Marysia ma 2 przyjaciół, Tosię i Oskara. Tosia jest taka realna, na moich przyjaciołach prawdziwych zbudowana. Oskar jest totalnie fikcyjną postacią, która tylko siedziała w mojej głowie i jest, żeby ubarwić tę powieść. Tutaj pamiętam, że twoi fani, twoje fanki w twoich mediach społecznościowych różne pytania zadawali. Są oczywiście Q&A dostępne i na przykład pytali, ile będzie stron, ile będzie rozdziałów i tak dalej, i tak dalej. Ale ja bym jeszcze o strukturę chciała cię zapytać tej książki, bo oczywiście jest to narracja kolejne lata tak naprawdę Mary w szkole. Natomiast są też fragmenty pamiętnika jej. A pamiętam właśnie z twoich mediów społecznościowych także, takie 2 zeszyty pokazywałaś, które zapisywałaś od 2009 roku, czyli mniej więcej od tego wieku, w którym poznajemy Mary, prawda, w książce, bo ona ma mniej więcej 13 lat, idzie do gimnazjum. Tak. Chociaż no, poznajemy ją wcześniej, ale to jest klamra, no, która taki nie początek. Będziemy zdradzać żadnych Stem. Spoilerów, nic. W każdym razie, no opowiedz właśnie też trochę o tym. O tych pamiętnikach. Czerpałaś? No bo to jest też taka szkoła pisania. Tak naprawdę, jakieś takie wprawki pierwsze. Jak najbardziej. Ja te pamiętniki jako nastolatka pisałam naprawdę każdego dnia i to była naprawdę dobra baza danych faktograficznych takich, z których mogłam sobie czerpać inspiracje. Nie wiem, chociażby fakt, że ja byłam tak kochliwa, że to wszystko jest pokazane w Mary Majce, ale kiedy przeglądałam mój pamiętnik, ja zobaczyłam, że każdego dnia piszę o innym chłopaku i sama się w tym wszystkim pogubiłam. I to było jedną z takich ważnych cech, którą przekazałam potem Marysi. Więc jak najbardziej. No, Marysia rzeczywiście pojawia tutaj bardzo interesujących. I też właściwie mam wrażenie, że każdy z nich też jakąś lekcję niesie. Wielką lekcję. I mogę zdradzić, że tam jest zakochań 4 albo 5, właśnie nie pamiętam, ale tylko jedno jest fikcyjne. Reszta jest prawdziwa. Ale nie mówimy, która. Nie mówimy, która. Okej. Trzeba się domyślić. Ewentualnie możecie zapytać w komentarzach, bo przypominam, że to jest miejsce, gdzie mogę dzisiaj zadawać pytania. To jest też tak, że sporo się pojawia takich płaszczyzn w tej książce, o których myślę warto rozmawiać i to są trudne rzeczy. Pamiętam też udział twój w takiej akcji związanej z hejtem. Nie hejtuj, zaproś do znajomych, dodaj znajomego, coś takiego było, prawda? Tak, to było z Disneyem wiele, wiele lat temu. Pamiętam. To jeszcze jak prowadziłaś program, podejrzewam, to były te lata, ale z tym hejtem właśnie wiąże się też bardzo ważne, bardzo, bardzo ważne wątki wiążą się, które opisujesz w książce. I domyślam się, wiedząc o tym, że Mary jest w dużej części tobą, że też takie sytuacje cię spotykały, więc jakbyś mogła trochę się do tego odnieść. Tak, jest tam jeden rozdział, w którym Mary dodaje swój
filmik na YouTube'a, jej mama dodaje filmik na YouTube'a i następnego dnia ona wchodzi do klasy, do sali informatycznej i wszyscy się z niej śmieją. I taka była prawda. To jest totalnie prawdziwy fragment mojego życia, tylko że w tamtym momencie nie było obok mnie takiej Tosi. Tosia jest to. Tak, ona rzeczywiście tutaj jest promykiem niesamowitym, prawda? Ale no właśnie, myślę, że to jest też taki temat, z którym bardzo wielu twoich czytelników i czytelniczek, którzy sięgną po książkę, do czego zachęcamy, będą mogli się w jakiś sposób może nie tyle nawet zidentyfikować, co odnieść się do tego. I myślę, że to jest bardzo ważny walor także, nie powiem edukacyjny, tylko taki czysto ludzki, prawda? Jak to wpływa, no bo jesteśmy, żyjemy w takich czasach, że niestety bardzo łatwo można kogoś skrzywdzić, bardzo łatwo kogoś można zranić, pisząc coś albo publikując w internecie. Marysia w tej książce sama uczy się kochać samą siebie. I myślę, że ludzie czytając to, mogą też rozumieć to na swój sposób i w jakiś sposób zainspirować się tym jej działaniem. I taką mam nadzieję, że te wszystkie jej dobre cechy, bo oczywiście Marysia ma też trochę tych negatywnych, jak najbardziej. Ona nie jest aniołkiem, nie jest białą postacią. Które są negatywne twoim zdaniem? Negatywne. Przede wszystkim wydaje mi się, że tutaj ten fakt takiej relacji rodzinnej to nie pokazuje, że Marysia jest takim idealnym człowiekiem, bo mimo wszystko takie jej myśli, czasem złe dla rodziny, która mimo wszystko zawsze jej pomaga, zawsze jest wspaniała, zawsze jest, wozi ją wszędzie na wszystkie zajęcia, konkursy. Mimo wszystko Marysia trochę się i tak buntuje, więc widać ten bunt nastolatki, ale to tak to widziałam, tak to pamiętałam, tak to napisałam. No to jest też książka, w której wracasz trochę, no nie tak dużo wracasz, bo jesteś bardzo młoda, ale rzeczywiście jest to pewien powrót. Myślę, że ten wątek już miałam okazję rzucić okiem w pytania, które umieściliście na naszym instagramowym koncie, więc wiem, że ten wątek jeszcze wróci. Natomiast chciałam cię też zapytać o Oscara, mówiąc o tych bardzo ważnych kwestiach, które się pojawiają, bo też skąd on się wziął? Mówisz, że on się wziął z twojej głowy, ale postawiłaś go obok tej Tosi, która jest mieszaniną twoich fantastycznych przyjaciółek, a on bardzo fajna postać, bardzo ciekawy chłopak, który dostaje się do szkoły baletowej. Bo zupełnie szczerze, miałam mnóstwo takich wspaniałych znajomych właśnie homoseksualnych, bo Oskar jest homoseksualistą, właśnie dostaje się do szkoły baletowej i on jest dla mnie taką kwintesencją ambicji, ale również i radości, którą mogę od niego czerpać. I chciałam, żeby rozpogodził tę postać jeszcze bardziej, żeby był takim słoneczkiem, który obok mnie stoi. Tak, i to jest rzeczywiście bardzo fajnie, oni się dopełniają też z Tosią. Jest tam tak, pewna bo to interwencja, przecież na co chodzi. Rzeczywiście to też widać po prostu siłę przyjaciół, to jak oni są potrzebni obok. Tak, bo przyjaźń to jedna z najważniejszych wartości w moim życiu i moi fani to doskonale wiedzą, moi przyjaciele znaczą dla mnie bardzo, bardzo wiele. No do tego jeszcze wrócimy, co jest ważne i najważniejsze, ale jeszcze chciałam cię zapytać o ten aspekt. No właśnie, cała ta książka to jest, tak jak powiedziałam, opowieść o spełnianiu marzeń, o dochodzeniu do tego, że się zaczyna wierzyć w siebie, o tych momentach, kiedy zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś tę wiarę w siebie naszą podkopuje, ale z pomocą właśnie przyjaciół, czy rodziny, czy sami sobie jakoś tam dochodzimy do tego, że nie należy się poddawać. I chciałam cię zapytać o Marysię, no ale też o ciebie. Jak to jest u ciebie, jak to było? Jak w twoim przypadku wyglądało to jeżdżenie na konkursy, to śpiewanie w bardzo wczesnym okresie, bo na twoim koncie na YouTubie można znaleźć jeszcze takie filmy z bardzo dawna tak. I to jest niesamowicie wzruszające, że widać nie twój rozwój tego przez usuwać. To. To właśnie są filmiki, które moja mama wgrywała na mój kanał. W książce jest to trochę zamienione i tutaj jest zrobione, że mama popełniła błąd, trochę uczerniło to jej postać, ale moja mama jest kochana, prowadziła mój kanał na YouTubie, kiedy byłam dzieckiem, dodawała te filmiki i dzięki temu mam wspaniałe tak naprawdę wspomnienia do tej
pory mogą to ludzie oglądać. To jest całe archiwum, tak, to jest bezcenne. Tak, to jest wspaniałe i ja się cieszę, bo kiedy byłam jakąś, nie wiem, 17-latką, ja mówię, na tragedię, usuwamy to wszystko, ale moja mama powiedziała, nie, najwyżej daj na prywatne, zobaczysz, kiedyś ci się przyda. No i miała rację i teraz w ogóle nie chcę tego usuwać. Cieszę się, że ludzie mogą zobaczyć, jak wyglądałam kiedyś, zanim to wszystko to było takie oficjalne. Chciałam cię też zapytać o tych ludzi, bo Mary spotyka bardzo wielu fantastycznych nauczycieli, nauczycielki, instruktorów, różne osoby, które widzą w niej talent, albo dają jej szansę, albo nie patrzą jak pani od matematyki takim krzywym spojrzeniem, tylko rzeczywiście wierzą w nią i dzięki temu ona się może rozwijać. I chciałam cię właśnie zapytać o obecność takich osób w twoim życiu. I no, tak naprawdę o wartość tych osób i tego, że warto też szukać czasami w różnych miejscach. Jeśli się nie ma w szkole, to może warto poszukać gdzie indziej takich osób, które nas poprowadzą. Tak. U mnie to było tak, że moi rodzice zauważyli coś we mnie. Zaprowadzili mnie jako 6-latkę na zajęcia. Mary jest zaprowadzona do Domu Kultury. Ja byłam zaprowadzona do Teatru Muzycznego. I ja chodziłam na zajęcia do Teatru Muzycznego. Mary została tam w tym Domu Kultury. I to wszystko właśnie w taki sposób się pokrywa w tej książce. Jest dosyć podobne. Mój pan nauczyciel miał na imię Staszek. Dokładnie tak jak ten pan, który jest w powieści. No i rzeczywiście, kiedy byłam dzieckiem, chodziłam na te zajęcia aktorskie, musicalowe, zdobyłam dużo takiego obycia ze sceną i dopiero tam uświadomiłam sobie, że chcę śpiewać, że to jest to, co ja chcę robić. I szczerze mówiąc, czy ja byłam najlepsza? Nie wiem. Tak zupełnie szczerze nie wiem, ale wiem, że bardzo, bardzo wszystkiego chciałam. Chciałam na to bardzo mocno pracować. Moja rodzina bardzo mi pomagała, woziła mnie na różne konkursy, na zajęcia śpiewu do Krakowa. Robiłam wszystko, co mogłam, żeby osiągnąć ten mój sukces. Więc to nie była kwestia tylko talentu, tylko tego, że od 10 roku na pewno, bo od 6 grałam w teatrze, ale od 10 na pewno już chciałam być piosenkarką. To było moje największe marzenie. Już na to pracowałaś. Tak. To co mówisz, to się pokrywa z bardzo wieloma opowieściami o tym, że talent to jest tak naprawdę część sukcesu tylko. To prawda. Że ciężka praca, samozaparcie, jakaś siła woli, to jest coś, co jest bardzo ważne. I czasami, kiedyś pamiętam, czytałam wywiad z jedną z scenarzystek, aktorek komediowych amerykańskich, która się nazywa Amy Poehler i mówiła, że ktoś jej dał scenariusz do przeczytania. I powiedział, że no to może być taki wielki sukces, bo ja teraz zaczynam i tak dalej, bo ty tak właśnie wypłynęłaś. A ona mówi, nie, ja tak nie wypłynęłam, ja pracowałam nad to od 20 lat tak naprawdę. Więc to jest niesamowite i to wszystko jest tutaj bardzo fajnie pokazane także. Tak, bo właśnie ludzie widzą tylko ten gotowy produkt, ludzie mnie znają od 7 lat. I fajnie, jak od 7 lat to i tak super długo, ale ja miałam jeszcze bardzo długą historię tego wszystkiego, zanim to wszystko się wydarzyło, więc właśnie o tym wszystkim będzie można przeczytać w tej książce. To jest niesamowite właśnie, jak to się przerabia. Podobało mi się bardzo, jak właśnie to, jeżeli śledzicie konto Sylwii na YouTubie, to wiecie, że właśnie w tym filmiku, w którym opowiadałaś o redakcji książki, o tym, jak współpracowałaś z redaktorką właśnie, o czym za chwilę jeszcze, to mówicie o tym, że miałaś szansę też to swoje życie trochę tak, no nie tyle podkręcić, co wykonać taki ruch, trochę jak scenarzystka filmowa, prawda? Ach, to mogło być tak. Dokładnie tak robiłam. Jak sobie byłam zakochana w różnych chłopakach, oczywiście, to było już moje główne myśli. Już padło w tej rozmowie, to jest fakt, jesteś kochliwa. Tak jest. No i zasypiałam i sobie myślałam o różnych zakończeniach tych wydarzeń. No i niektóre się wydarzyły w tej książce po prostu, albo po prostu nastolatki tak mają, marzą o czymś takim, żeby się inaczej wydarzyło.
tak zrobiłam. Bardzo to jest, myślę, wyzwalające i takie odświeżające uczucie. Przyjemne. Czasami można sobie, niekoniecznie wszystkim nam uda się wydać książkę, ale można sobie ewentualnie w pamiętniku zapisać różne alternatywne Nikt wydarzenia. Nikt się nie dowie. Sylwia, opowiedz jeszcze trochę właśnie o tej całej machinie, która towarzyszy wydawaniu książki, bo mówiłaś, że wydawnictwo się z tobą skontaktowało, ty doszłaś do tego momentu, że pomyślałaś sobie, tak, właściwie dlaczego nie, zrobię to, no i co potem? No i potem przede wszystkim przygotowanie tego wszystkiego, o czym będzie książka, żeby wydawnictwo to zaakceptowało, że na pewno to będzie fajna historia, więc takie spotkanie, gdzie opowiedziałam całą fabułę. Wszystko, co ja chcę, żeby tam było, trwało kilka godzin, posłuchali i fajnie. A następnie skontaktowali mnie z moją redaktorką, panią Anią, z którą już miałam stały kontakt. I to było tak, że z nią miałam kontakty na Facebooku, po prostu zwyczajnie, messengerowo. Nagrywałam jej głosówki, tak jak moje koleżance, że słuchaj, teraz to były głosówki pełne chaosu, więc szapoba, Pani Aniu, że się udało. Wysyłałam głosówki, dzięki którym ona mi pomagała stworzyć plan działania, taki harmonogram pisania. Ja tworzyłam prozę, no i potem ta moja proza już przechodziła przez korektę. Widziałam też, że byłaś w drukarni, jak książka się drukowała. Oh my god, niesamowite, niesamowite, ile maszyn musi działać przy tym, żeby powstało takie cudeńko. No. Wow, jestem pod wrażeniem, ile ludzi przy tym pracuje, nie macie pojęcia. To jeszcze dopowiem, że Anna Hadała-Żołnik, to jest pani Ania, która redagowała książkę. I były też dwie okładki. Do ta wyboru. Wygrała. Ta wygrała. Była różnica, żeby nie skłamać, 500 głosów przy około 60 tysiącach, więc... To niewielka była różnica. Niewielka, bardzo niewielka różnica, no ale wybrali tą, więc jest, proszę bardzo. Sylwia Lipka jest dzisiaj naszym gościem, to jest premiera online w Empiku książki Sylwii, Mary Majka. Od jutra już wszędzie. Ale myślę, że wielu z was już w preorderze. Wiesz, też dostajesz wiadomości bezpośrednio, że już książki dotarły do czytelników. Tak, dostaję oznaczenia na Instagramie, wszystko sprawdzam, jestem na bieżąco, naprawdę. A dostałaś już pierwsze jakieś takie właśnie od pierwszych czytelników, czytelniczek opinie, recenzje, podziękowania? Dostaję wiadomości, że nie mogą się oderwać od czytania i że wrócą potem za chwilę, jak skończą czytać. Więc czytajcie, kochani. Jeszcze cię chciałam zapytać w takim razie, bo ty mówisz też o tym, że to jest książka, którą sama chciałabyś przeczytać, kiedy byłaś nastolatką, że takiej książki ci brakowało. Ona oczywiście fantastycznie opowiada o różnych uniesieniach sercowych, ale z drugiej strony jest to książka, która zainteresuje, tak jak mówiłam na początku, wszystkich, którzy w jakiś sposób chcą się realizować na scenie. Tak, to jest główny motyw tej książki. Tak, ale jakie książki właśnie takie dla młodzieży, dla ciebie były ważne? Pamiętasz coś, co czytałaś, jak byłaś nastolatką? Oczywiście, Pamiętnik księżniczki. To była, przeczytałam wszystkie 12 części. Każde 12 jest? Tak, bo były jeszcze dwa takie wakacyjne wydania. Bo było 10 plus 2, więc oczywiście wszystkie przeczytałam. Oprócz tego pamiętam, czytałam takie książki Agaton Gagaton, takie różne. To ja nie byłam z tych, którzy czytają Harry'ego Pottera, Władcy Pierścieni, nie. Ja byłam z tych, którzy czytają takie lekkie, dziewczęce, fajne, do zaśnięcia, do kołderki, do przytulenia. To takie książki są właśnie, żeby się do nich przytulić, podejrzewam. Tak. A jeszcze chciałam cię zapytać, bo Mary ma problem z bałaganiarstwem. Czy to jest coś, co bierze z ciebie? Tak, przyznaję się do tego w 100%. Przyznaję się do tego całkowicie. To nawet nie jest wymyślony fragment w ani jednym. Tam jest, że jestem bałaganiarą naczelną i żaden bajzel nie jest mi obcy i tak jest. Jeszcze o jedno chciałam cię zapytać, bo pojawia się taki wątek w tej książce przedstawienia. To ile razy oglądałaś Grease? Ojej, nie mam pojęcia, nie. Ale ciekawostka jest taka, że w prawdziwym życiu naprawdę grałam Sandy. Wow, to fantastycznie. Tak. Więc to i naprawdę był romans z tym chłopakiem, który grał Danego. Ach, czyli już przynajmniej jeden romans wiemy, oj, że był. No patrzcie, to się wygadało. Tak się zdarza czasami w ferworze rozmowy. Sylwia, za chwilę do tej rozmowy wracamy. Porozmawiamy o tym, co ważne i najważniejsze.
Sylwia Lipka jest z nami, a Mary Majka jutro ma premierę, 14 lipca, czyli 1407. Możecie już zmieniać piny powoli w telefonach. Sylwia, to oczywiście jest tak, że w tej części rozmowy tutaj w premierach online Empiku rozmawiamy o takich sprawach, które są najważniejsze. I takie pytania zwykle brzmią banalnie, ale są bardzo ważne, wydaje mi się. Już wspomniałaś o tym, że przyjaciele to jest ogromna wartość, ale co jeśli tak patrzysz z twojej perspektywy, bardzo młodej osoby, która jednak już ma na koncie bardzo poważne osiągnięcia, z takich rzeczy, które uważasz za najważniejsze, takich wartości, które są dla ciebie kluczowe w życiu, to co byś odpowiedziała, gdybym cię o to zapytała? Myślę, że właśnie rodzina jest bardzo ważna. Oczywiście to jest bardzo ważna wartość, zawsze można liczyć na swoją rodzinę i to jest wspaniałe. Coś, co zawsze mi imponowało, czego szukałam w innych ludziach, bo znajduję tego całkiem sporo w sobie, to jest właśnie ambicja. Takie wysokie mierzenie swoich celów, znajdowanie i robienie wszystkiego, by je osiągnąć, ale nie, bez przesady, nie żeby kogoś zranić nigdy, tylko żeby to było tak dobrze wyważone. A jeśli chodzi o właśnie sprawy zawodowe, to jakie są najważniejsze rzeczy, które trzeba mieć, żeby oprócz ambicji, oprócz tego parcia, ale no właśnie, bo to jest ciężki zawód, to jest ciężka branża też, prawda? Patrząc z perspektywy Marysi, na pewno upór. Ona się nigdy nie poddała, nigdy, nawet jeśli miała jakieś myśli, to po chwili się pozbierała i robiła dalej swoje, więc upór jak najbardziej. Jasne, że talent jest ważny, ale to przed chwilą już powiedzieliśmy, że praca jest o wiele ważniejsza, więc pracowitość, nie osiadanie na laurach, bo to nie jest coś takiego, że jeden sukces się zdarzy i to będzie zawsze, tylko naprawdę trzeba nad to pracować, trzeba to utrzymywać. To nie jest takie łatwe, jak się wszystkim wydaje, że o, dodałaś filmik, jesteś sławna. Co wy? Bo to jest na kilku płaszczyznach ty przecież działasz, bo już masz za sobą i no masz 3 płyty na koncie, złote zresztą. Masz udział w bardzo popularnym programie telewizyjnym, nawet właściwie jeden był ten, od którego zaczynałaś w telewizji, a potem był ten, w którym tańczyłaś. Masz film na koncie, więc strasznie dużo tego jest. Teraz masz książkę na koncie, więc to są niebagatelne rzeczy. Ale w tym wątku ważne i najważniejsze, że chciałam cię zapytać o twoje kontakty z fanami i z fankami. To jest bardzo, bardzo ważne. Uwielbiam mieć kontakt z moimi fanami, uwielbiam im dawać dobrą energię. Wiem, że były czasy, kiedy na przykład ja byłam wykończona i nie miałam tej dobrej energii i to wszystko się jakoś popsuło, ale cieszę się, że teraz razem z Mary Majką wchodzę na nowo z wielkim ciepłem i mogę to wszystko przekazać moim fanom, całą tą miłość. I tą książką również dać im wsparcie, bo moim zdaniem jest to właśnie, to jest taki dar mojej miłości tak jakby dla nich, że taka rada, że możecie przeczytać, jak to u mnie było i jak od starszej siostry posłuchać, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Bardzo pięknie to powiedziałaś, oczywiście, bo ja myśląc na przykład o tych wątkach związanych z kolejnymi zakochaniami Mary, to na przykład to ostatnie, przy którym jest interwencja i więcej nie mówię, to rzeczywiście czasami trzeba usłyszeć. A jeśli się nie ma kogoś takiego jak Tosia i Oskar przy sobie, to można przeczytać w tej książce, tak, że nie należy z siebie rezygnować, z żadnej części siebie, na której nam zależy, tylko po to, żeby ktoś był z nas zadowolony, prawda? Bardzo to jest, to prawda. Bardzo to jest wszystko ciekawe. A opowiedz o spotkaniach z fanami, bo wiem, że niedługo się spotykasz. Tak, już jutro się widzę z fanami. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz się z nimi widziałam, tak. No tak, bo to jest teraz jeszcze większa radość, tak, w związku z tym, że po tym roku dziwnym, przedziwnym można wreszcie się spotkać. Nareszcie, nareszcie. Jutro zaczynam moje obozy, jutro zaczynam pierwszy turnus Sylwii Lipka Camp i przede wszystkim się z nimi wszystkimi przywitam, uściskam, na pewno im zaśpiewam, nie posłuchujcie, bo nie będziecie mieli niespodzianki. Nie, no ale wiedzą już na pewno, bo to już któryś rok z kolei. Zaśpiewam im piosenkę na przywitanie, zrobimy pasowanie na ananasa, no i spędzimy razem cudowne 10 dni, a potem kolejne turnusy. W tym roku czeka mnie 5 turnusów wakacyjnych, więc
I to jest jeszcze jedno miejsce, gdzie można tę swoją pasję rozwijać i rzeczywiście tak, też uczyć się. Dajesz szansę na to, żeby posprawdzać swoje możliwości, swoje umiejętności, czegoś się nauczyć. Jasne, na obozie mamy nawet talent show. Więc nawet to. Też byłaś jurorką kiedyś w Eurowizji. No właśnie. Okej, okay. To teraz kończę wymienianie wszystkich dotychczasowych osiągnięć Sylwii Lipki i przejdziemy do kolejnego punktu naszego spotkania. Ja zapominam o tych wszystkich rzeczach. Dobrze, że ja pamiętam. A to się nagrywało. Ja wprawdzie mam notatki tutaj do naszej rozmowy, ale to wszystko mówiłam z głowy, więc, bo to są bardzo interesujące i imponujące rzeczy. A teraz fragment naszej rozmowy pod hasłem więcej. I to jest ten moment, kiedy chciałam cię zapytać, i to już wielokrotnie padało, i też ten wątek właśnie dotychczasowych rzeczy, które zrobiłaś, dotychczasowych twoich osiągnięć, myślę tutaj bardzo ciekawie się złożyło, że akurat teraz się pojawił, bo no właśnie, bo chciałam cię zapytać, jakie sobie cele stawiasz dalej, jakie wyzwania przed sobą widzisz. W tym roku skończysz 25 lat, prawda? Przepraszam, że wypominam ci wiek, ale w tym wieku mam wrażenie, że jeszcze można. I myślę sobie po tym wszystkim właśnie, co zostało już wymienione z tych rzeczy, które zrobiłaś. Które drogi chciałabyś obrać? Co jeszcze widzisz przed sobą? Oczywiście nie wiemy nigdy, jakie fantastyczne rzeczy czas przyniesie, ale jeśli miałabyś planować, to co? Bardzo chciałabym dalej móc opowiadać historię Mary Majki. Spodobało mi się tworzenie jej postaci, tworzenie całego jej otoczenia, środowiska i mam nadzieję, że będę miała możliwość napisania drugiej części, jeśli pierwsza się spodoba. No i muzyka zawsze będzie w moim sercu, na pierwszym miejscu, najbliżej. Teraz moje kolejne muzyczne marzenie, cel, to jest nauczenie się produkowania muzyki, ponieważ umiem grać na instrumentach, umiem śpiewać i chciałabym... Jesteś skromna przy okazji. Przepraszam. Nie mówię tego ironicznie, bo tak się zawahałaś przy tym, że umiesz śpiewać i sobie myślałam... Co tu się dzieje? Dlaczego Sylwia poddaje to w wątpliwość? Jakoś mi tak dziwnie z tym, ale chciałabym nauczyć się produkować cały ten muzyczny utwór, żeby cały tak dać fanom. To by było niesamowite. To jest fajny cel. A życiowo, jak myślisz, jeśli chodzi o takie... Znaczy, ja nie pytam o jakieś sprawy prywatne, ale na przykład, nie wiem, jakieś podróże, coś, co... korci cię strasznie, żeby zrobić, a jeszcze tego nie zrobiłaś, to zdradź nam jakieś tajemnice. Może w końcu mi się kiedyś uda polecieć do tego Meksyku mojego wymarzonego. Strasznie bym chciała polecieć do Meksyku i pamiętam, jak miałam lecieć w 2020 roku po programie, ale program się przesunął, potem ja zachorowałam i nie miałam jak polecieć, no i nadal ta podróż do Meksyku jest tak przekładana i przekładana, a ja już o tym marzę od 5 lat. Od 5 lat marzyć o podróży i nie móc tam polecieć, no bez sensu. Ja się w międzyczasie hiszpańskiego nauczyłam. A powiedz w takim razie, co w tym Meksyku jest tak fascynującego dla ciebie? Jedzenie, są wspaniałe miejsca, są przede wszystkim piękne. Ja bym strasznie chciała pojechać na El Dia del Muertos, na ten Dzień Śmierci tam. Widziałaś film bondowski, najnowszy dopiero będzie, ale ten, który zaczyna się właśnie takim wielkim, fantastyczną sekwencją, jak Bond, czyli Daniel Craig w Dia de los Muertos, ten dzień dokładnie jakąś tam akcję wykonuje, no ale wszystko się zaczyna w czasie tej parady, tego pochodu. No właśnie, strasznie bym chciała zobaczyć tą paradę. To najpierw polecam ci film, a potem możesz, to życzę ci w takim razie bardzo, żebyś jak najszybciej miała okazję pojechać i no jeżeli Dia de los Muertos, no to w takim razie końcówka roku. Tak, ale listopad. Liczymy na to, że będzie można i że nic się już nie wydarzy takiego, co by nas powstrzymało. Okej, dzięki, że się podzieliłaś z nami tymi marzeniami swoimi i ewentualnymi wyzwaniami, które przed tobą, a teraz przyszedł ten czas, kiedy wasze pytania zostaną zadane. Thank you.
już widzę, że sporo jest pytań, więc nie będę zwlekać, tylko pytania... Co było najtrudniejsze w procesie pisania książki? Poukładanie tego mojego chaosu w głowie. Przede wszystkim chronologiczne, bo musiałam wrócić do bardzo, bardzo dawnych lat i poprzypominać sobie to wszystko, dodać do tego co nieco. No i wiem, że trudne jest też to, że... Przepraszam, że się tak zastanawiam. Trudne dla mnie jest też to, że temat mojej mamy nie jest taki totalnie biały. Moja mama nie jest taką białą postacią. Wiem, że ją tą zraniłam. I dlatego opublikowanie tej książki jest dla mnie trudne, stresujące. Ale mam nadzieję, że moja mama wie doskonale, że ją kocham. Jestem wdzięczna za wszystko, co dla mnie zrobiła. I że to wspaniałe, że tak mnie prowadziła ściśle w ten świat, ale było jak było, myślę, że musi wiedzieć też, że była trochę surowa po prostu. Więc jeśli ją to rani, to przepraszam po prostu. Ale to jest taka pełnia doświadczenia, prawda? Tak, to prawda. Coś, co z jednej strony są fantastyczne właśnie sytuacje, tak, które nawet twoją bohaterkę, ja teraz już na ten poziom narracji wchodzę, twoją bohaterkę zaskakują w zachowaniu mamy, prawda? Że się nie spodziewała jakiegoś takiego zwrotu akcji. No ale rzeczywiście bardzo wielu, myślę, nastolatków, bardzo wiele nastolatek boryka się z tym, że... Tak, bo to są problemy rodzinne, tak, że... bo myślę po prostu, że rodzice czasem wymagają tego od dzieci właśnie, żeby zawsze tylko wszystko było doskonale, ale każdy popełnia błędy, obie strony. Ja nie byłam wyjątkowo dobrym dzieckiem, takim idealnym, starałam się być, ale nie zawsze wychodziło. Bo nie ma takich idealnych. No właśnie, ale rodziców również nie ma idealnych i myślę, że warto pamiętać o tym, że to idzie w obie strony. Jak długo pisałaś książkę? Pół roku. No. Pół roku, wychodziło około tak 1-2 rozdziały na tydzień. W styczniu zaczęłam ją tak pisać. W maju już ją oddawałam do takich korekt. Więc pół roku, 5 miesięcy. A powiedz, miałaś jakieś takie rytuały, że na przykład, nie wiem, musiałaś siedzieć przy biurku, albo wychodzić na jakiś taras, albo robić sobie kawę, albo wręcz przeciwnie, herbatę? Herbatkę, tak, to prawda. A nie zwróciłam na to uwagi, ale robiłam herbatkę. To prawda. Czasami są właśnie takie sytuacje, że musisz coś mieć, żeby wiedzieć, że już tak, teraz zaczynam. To jest ten moment, kiedy włączam tryb pisania. Herbata, kanapa w salonie i taka pozycja. Mniej więcej. Jakie emocje, to jest kolejne pytanie z tych zadanych na Instagramie, jakie emocje ci towarzyszyły podczas pisania? Bardzo różne. Były rozdziały, w których potrafiłam przepłakać mnóstwo łez. Szczególnie, kiedy wracały jakieś traumatyczne wspomnienia, takie właśnie jak wejście do tej sali informatycznej, podczas której Marysia zostaje wyśmiana z góry na dół po prostu, za to, że postanowiła wrzucić jej mama filmik na kanał. No, to były trudne, ale teraz już jestem z nimi oswojona. Reszta wydarzeń była taka przyjemna, szczególnie te, które mogłam sobie dopowiadać, wymyśleć. To już w ogóle. A które ci sprawiły, to ja dopowiem. A które ci sprawiły największą frajdę? Największą frajdę, największą wolność rzeczywiście dała mi ta część o ostatnim chłopaku, o tym Olku, w której właśnie była interwencja przyjaciół. To pewnie jeszcze nie zdążył nikt doczytać do tej części, więc zostawiam wam, to wam, ale dało mi to ogromną wolność, napisanie tego wszystkiego. Fantastycznie. Kolejne pytanie. Trochę już powiedziałaś o tym, ale myślę, że warto je zadać. Czy planujesz napisać więcej książek? Nie mam pojęcia, czy więcej książek, czy kontynuować
Tak, chciałabym na pewno, ja bardzo bym chciała opowiedzieć kolejną część Mary Majki, jak dalej się potoczyło jej życie, bo to nie jest koniec jej życia. Tutaj kończy się to na tym, jak Marysia idzie na studia i nie wiecie, co się dzieje dalej. A bardzo... to jakie studia? Jakie? No właśnie. Bardzo fajne. Tak się jej przynajmniej wydaje. A co się wydarzy? A co się... Właśnie, tego nie wiecie i byście mogli się dowiedzieć, gdybym napisała drugą część, więc strasznie chcę, żebyście przeczytali tą, żebyście już mogli przeczytać drugą. To jest apel do Was. Czy w książce jest więcej wątków wymyślonych, czy tych, które sama przeżyłaś? Takie też pytanie padło. Więcej jest wątków takich, które sama przeżyłam, z domieszką fikcji. Ale mimo wszystko większość jest realna. Tak. Kilka jest fikcyjnych, kilka, ale to naprawdę na dwóch rękach można obliczyć. W palcach dwóch rąk. Ma, nie umiem mówić. To teraz będziecie musieli sobie dopowiedzieć, albo domyślić się, albo ewentualnie wyobrazić sobie, które mogą być wymyślone. Chociaż już mówiłaś o tym, że chałka, bo mam kolejne pytanie jest kulinarne. Chałka z czekoladą, a tutaj jest pytanie o twoje ulubione pierogi. Moje ulubione pierogi? Ruskie. Ponieważ, ale uwielbiałam też z jagodami, o, takie na słodko. A to takie letnie, już niedługo. No właśnie, no, ale ruskie. Pyszoto. To jest to pytanie, które spoilerowałam na początku. Czy podczas pisania książki ponownie poczułaś się nastolatką? Ojej, bardzo możliwe. Wracałam do tych lat nastoletnich moich, przypominałam sobie znajomych, którzy mnie otaczali, te kawiarnie, do których chodziłam i rzeczywiście jest w tym trochę prawdy, że poczułam się jak taka nastolatka. Mm-hmm. Fajnie to pamiętać. Nie wiedziałam tego. Dziękuję, że mi to uświadomiłeś. No, to bardzo miłe. Jeszcze mamy pytania z Facebooka i... Oczywiście pojawiają się wciąż pytania o to, skąd pomysł na napisanie książki. To mówiła już o tym Sylwia na początku, ale może wróćmy jeszcze na moment do tego. No bo z jednej strony ta propozycja od wydawnictwa, no ale z drugiej strony jednak postanowiłaś nie pisać zupełnej fikcji, tylko coś, co jest związane z twoim życiem. Tak swoją drogą to zawsze mi się wydawało, że moje życie to jest fikcja, że moje życie to jest... bajka, że to się nie dzieje wszystko naprawdę i czasem mi się wydawało, że ja właśnie jestem pod taką złotą gwiazdą urodzona, ponieważ moja mama zawsze mówiła, że nie martw się, jak teraz ci nie wyszło, bo w książce moja mama bardzo różnie postępowała, czasem tak jak w książce, a czasem mówiła, że nie martw się, jak ci teraz nie wyszło, to, no to na pewno ci wyjdzie. Następnym razem coś lepszego się szykuje. I zawsze miała rację, kiedy to mówiła. Zawsze miała rację. I nie będę wam spoilerował, musicie najpierw przeczytać. Wiecie co, takie to gadanie właśnie. No właśnie takie spotkania autorskie, kiedy nie można spoilerować. Też oczywiście pojawiają się pytania o to, ile ci zajęło pisanie, to już opowiedziałaś, ale pan Arkadiusz, a może nie pan, może po prostu Arek, pyta o to, który rozdział pisałaś najdłużej, a który jakoś tak najkrócej ci wyszedł spod ręki. Myślę, że ten rozdział, który pisałam najdłużej, to ten 19 chyba jest tam, gdzie ten ostatni mój chłopak rzeczywiście... Jest ta interwencja cała. Mhm. To jest bardzo interesujący rozdział i bardzo, bardzo to było bolesne. W dodatku... Nie chcę znowu tutaj mówić, ale powiem, no bo już się pewnie dowiedzieliście, że to jest też na podstawie mojego życia. Więc to już macie dwa, które były na podstawie mojego życia. Zostały trzy chyba. Jeszcze trzy i w tym jedno wymyślone. Więc niewiele wam zostawiłam na myśli. Ale szukałam nawet materiałów w naszych rozmowach na Messengerze, takich z teraz i są normalnie cytaty.
No, fajnie, nie... to graficznie też jest wszystko oczywiście zaznaczone, gdzie są SMS-y, gdzie są właśnie rozmowy, chociaż to właściwie chyba są właśnie messengerowe. To tak. Grafika jest właśnie messengerowa. Tak w skrócie powiem, że to, co jest w książce, co usłyszała Marysia, to są dokładne słowa, które ja usłyszałam. No. Ja już wiem, jakie to były słowa, więc dlatego tak bardzo mocno nabrałam powietrza, bo miałabym ochotę taki komunikat do Olka teraz wygłosić, ale powstrzymam się. Paulina, podejrzewam, że Paulina już dostała swoją książkę i to w preorderze, czyli z twoim autografem, bo pyta, co oznacza numerek 1 przy twoim autografie w książce? Że to jest pierwsza książka, którą podpisałam. Tak. No, to jest fantastyczna, myślę, informacja dla Pauliny. Oh my god. Ja specjalnie zrobiłam numerek 1, żeby ktoś, kto to dostanie, to żeby wiedział. I okazuje się, że to właśnie Paulina. Nikola jeszcze pyta o trudności, jakie cię spotkały przy tworzeniu książki. Trudności. Myślę, że właśnie cały czas to bicie się ze sobą, co mogę powiedzieć, czego nie mogę powiedzieć, żeby kogoś nie zranić, coś tutaj, bo mimo wszystko, kiedy się przyznaję, że to jest autobiofikcja, czyli książka mimo wszystko jest oparta na moim życiu, to biorę odpowiedzialność za różne postacie i tak dalej, więc myślę, że dorośnięcie do tego, żeby to powiedzieć, opowiedzieć tą historię, wydać ją, to jest dla mnie najtrudniejsze, nie proces. Właśnie to. To są rzeczy, które trzeba jednak też w sobie przepracować, prawda? Tak. I przewalczyć. I jeszcze od Arka jest pytanie, czy miałaś myśli przy pisaniu książki Mary Majka, jak my, czytelnicy, możemy zareagować na treść, którą nam dajesz? Zupełnie szczerze, tak jak powiedziałam wcześniej, to jest książka, którą ja chciałabym przeczytać, kiedy byłam nastolatką i kiedy już ją czytałam po korektach pierwszy, dziesiąty i piętnasty raz, no to widzę takie, tak dobrze mi się ją czyta, tak, że to jest takie nieskromne, tak dziwnie mi się to mówi, ale jestem tak bardzo dumna, że nie mam w sobie takiego stresu, mam bardzo, bardzo dużo spokoju. I mam nadzieję, głęboką, bardzo dużą, wielką nadzieję, że naprawdę się spodoba ta książka moim widzom. Jest tutaj taka fajna nauczycielka, pani Ela. Chciałam zapytać o tę panią, czy to jest też jakaś osoba, którą spotkałaś? Pani Ela. Tak, pani Ela to pani Ela. Moja wychowawczyni z liceum. Ona właśnie we mnie zaszczepiła miłość do filmu. Bo ona naprawdę była nauczycielką polskiego i naprawdę miała kółko filmowe i naprawdę nagraliśmy razem film. Wszystko jest, oczywiście reszta tam, scenariusz filmu i tak dalej, to już jest fikcja, jednak pani Ela i to, że ona zawsze mnie wspierała. Ja będąc w liceum już grałam w Disneyu, grałam równocześnie w teatrze, co zresztą jest wszystko. Jest w tej książce. Mary Maja sobie radzi we wszystkim tutaj po prostu. I pani Ela chodziła do innych nauczycieli, prosiła ich, żeby rzeczywiście przymknęli oko, że tutaj nieobecność kolejna, no wiemy, przepraszamy, że naprawdę bardzo mnie wspierała. To jeszcze w takim razie myślę, że obie się możemy pod takim apelem podpisać do nauczycieli, żeby pamiętali, że uczniowie mają różne pasje, różne i pamiętają. Talenty. I pamiętają. Tak, ja pamiętam doskonale moich nauczycieli. Super. Jestem bardzo wdzięczna. Bardzo fajnie, że spotkałaś takie osoby też na swojej drodze. A ten film, który robiliście razem, to o czym był? Bo ten scenariusz tutaj to jest fascynujący. A tamten, który robiliście w szkole? A tamten, który my robiliśmy w szkole, tak szczerze mówiąc, był nudny, już nie pamiętam. Dobrze, czyli to jest ten moment, kiedy trochę podkręcamy sytuację i rzeczywiście to, co się dzieje tutaj, to jest, ja sobie myślałam, wow, czy taki film powstał w liceum? Znakomicie. Nie. Ale rzeczywiście
To jest też tak, że generalnie samo to przedstawienie Grease, o którym piszesz i którym powiedziałaś, że wystąpiłaś jako Sandy, że to jest, no to jest też niesamowicie fajne uczucie chyba, kiedy można, no i też taki historię znaną z filmu oczywiście, film jest bardzo dużo starszy od ciebie, ale też przecież na deskach teatru, chociażby Roma, ten spektakl był wystawiany i piosenki wszyscy znają i wy tutaj wchodzicie i po swojemu, jako bardzo młodzi artyści, ale chciałabym to zobaczyć. Bardzo żałuję, że nie widziałam. Chciałam cię też zapytać, czy tęsknisz za sceną i kiedy wracasz do koncertowania? Jutro zaśpiewam na pewno jedną piosenkę. więc podczas obozu będę miała taką namiastkę takiego koncertowania, imprezowania z fanami, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Mam nadzieję, że uda mi się wrócić na scenę we wrześniu razem z nową trasą koncertową. Zobaczymy, co da się zrobić. No, to będziemy trzymać kciuki w takim razie. Jestem przekonana, że bardzo wielu twoich fanów czeka na to, bo no faktycznie ten rok ostatni nas wygłodził strasznie, jeśli chodzi o spotkania z idolami i idolkami na scenie. Ale jeszcze zapytam takie pytanie, oczywiście sakramentalne na koniec, kiedy się rozmawia z artystami i artystkami o najbliższe twoje plany. Już powiedziałaś oczywiście o tych turnusach, więc to zostawmy na boku, ale takie rzeczy, o których ewentualnie możesz powiedzieć, co się będzie u ciebie działo? Lato zawsze mi się kojarzy z obozami. Ale powiem szczerze, przeprowadzam się do nowego domu w końcu, więc w ostatnim czasie wyciszyłam się trochę, nawet trochę mnie wyciszyłam się z social mediów, trochę wycofałam, ale nadal jest mnie dużo. Po prostu nauczyłam się oddzielać bardziej życie prywatne od tego zawodowego. Jestem bardzo, bardzo z tego zadowolona. To jest proces rzeczywiście. Jest to bardzo długi proces i cieszę się, że w końcu do tego doszłam. No i wprowadzam się do nowego domu, nowy etap w życiu. Gratuluję w takim razie, bo to rzeczywiście jest fajny nowy etap, bardzo ważny. Sylwia, bardzo ci dziękuję za spotkanie, ale jeszcze zanim się pożegnamy, to chciałam, żebyś zaprosiła wszystkich naszych oglądających na spotkanie z Mary Majką. Kochani, zapraszam was serdecznie do przeczytania mojej książki Mary Majka. Ma ona premierę 14 lipca, no i jeśli kiedykolwiek usłyszeliście, że wasze marzenia są za duże, nierealne, nieosiągalne, no to ta książka jest dla was. Mam nadzieję, że znajdziecie w niej inspirację do tego, by spełniać swoje marzenia. I szukajcie fajnych przyjaciół i otwierajcie się na fajnych ludzi. Bardzo ci dziękuję. Ja Sylwia. Też bardzo dziękuję. To jest ta książka. Piękna okładka. Cały czas jakoś patrzę na tę kolorystykę i jestem nią zachwycona. Bardzo też wam dziękuję za to, że byliście z nami. Ania Borycka tłumaczyła to spotkanie na język migowy. A w imieniu całej ekipy Premier Online Empiku żegnamy się. Do jutra, bo jutro kolejne spotkanie. Do zobaczenia. Dla tych, którzy chcą więcej, za udział w spotkaniu dziękuję mBank z pakietem produktów Intensive, partner cyklu Empik Premiera Online.